Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, z okazji świąt Bożego Narodzenia twórcy gry postanowili dodać do gry limitowane, legendarne oferty, które oczywiście sobie wszystkie je dzisiaj kupimy. I chciałbym, żebyście napisali w komentarzu tam na dole, która z tych ofert wam się najbardziej podoba. Jeżeli nie możecie doczekać już świąt i otwierania prezentów, zostaw łapeczkę w górę, no i oczywiście subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Nadchodzą oferty specjalne. Czujesz już magię świąt? Jeżeli nie, to pomożemy ci tymi specjalnymi ofertami. Od dzisiaj aż do końca miesiąca wypatruj ofert zestawów z twoimi ulubionymi stramblerami. No dobra, moi drodzy, więc wejdźmy w sklep i sprawdźmy, co my tu mamy. Jest w końcu oferta Santa Clausa za 8 euro, pakiet Mr. Claus za 5 euro i oferta ograniczona czasowo. 1 dzień i 4 godziny. Sprinkle skórka i Santa Thumbs Up. O kurcze, to mi się podoba. Oczywiście te wszystkie oferty dzisiaj kupimy, no i przetestujemy. I co? Halo? Ekran mi się zrobił czarny. Widzowie, oszukali mnie! Co jest z moją ofertą? Halo? Fajnie, kliknąłem kupić, co się takiego wydarzyło. O, jest! Patrzcie na to! Nie ma grafik, ale... Ale tak wyglądają moje nagrody. No nie, no przecież to jest oszustwo. Dlaczego mam takie nagrody? Okej, dziękuję, odebrałem, coś się zbugowało, halo. Tak to nie miało wyglądać, legendarne. I mamy, jest Sprinkles. Więc wybieramy. Mogę zmienić jego kolor? Nie mogę, okej, taka ciekawostka. Emotki, czy mamy coś nowego? Jest łapka w górę, więc może tę łapkę w górę damy zamiast let it snow. No i animacje mamy takie i kroki. Tęczowe kroki, spójrzcie na to, coś pięknego. Używamy, oczywiście, że tak. Na szczęście ta oferta została zaliczona, więc lecimy z gierką. Okej, a pierwsza mapka to Humble Stumble. No niech będzie, zobaczymy jak nam pójdzie na tej mapie zwariowanej. Mam chyba najładniejszego skina w lobby, oczywiście, że tak. Jakby mogło być inaczej. Nie, no co jest? Zepchali mnie, no i chyba tego nie przejdę. Naprawdę, to już jest chyba po mnie w tej rundzie. Wyobrażacie sobie, że mnie zepchali? I nie doleciałem? Dobra, 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 wypad, wypad. Dobra. Jest jeszcze szansa, dobra. Ja tu już troszeczkę się wystraszyłem, że nie będzie mnie w drugiej rundzie moim pięknym Rainbow Smashem. Ale się udało, na szczęście. Łapka w górę. Ej! O! Zadziałało. Więc zostawcie lajka, jak zapomniało wam się, moi drodzy. To na pewno... Tą gierkę wygram. A jak nie zostawisz, to ją przegram. No i za chwileczkę się okaże. Wszystko się okaże. Czy każdy zostawił lajka. No i let's go. Let's go. Co mamy? Over and under. W drugiej rundzie. Nienawidzę tej mapy w drugiej rundzie. Dobra. No to za chwileczkę się faktycznie sprawdzi, kto te łapki zostawił. Okej, na razie bez problemu. Na razie bez problemu najmniejszego. Okej, tu delikatny, delikatny. Ale to tam. Taki problem to nie problem, nie? Op. Okej, okay, ten cwa... Nie no, pak, głupi słupek! No znowu. Znowu! Nienawidzę tej mapy. Nienawidzę tej mapy. Oni chcą z mojego jednorożca zrobić pasztet, ja wam mówię. Nie. To już jest, moi drodzy, po nas. To już jest po nas, i zostawiliście wszyscy łapki w górę. Smutno, smutno, smutno. Trudno, jednorożcu. Nie twój dzień jest dzisiaj. Lecimy dalej z kolejną ofertą, ale pierw zakręćmy darmowymi kołami fortuny. Zobaczymy, czy coś nam ciekawego wypadnie. Żetony, niech będzie. Kolejny raz. Oj, tych klejnotów jeszcze nigdy nie miałem, 150. Mogłoby to w końcu spaść. I ostatnie kręconko szczęśliwym kręceniem. I uwaga, wow, jaka tam legenda była. O, może być zwykły. Czemu jeden żeton? Wolałem tego zwykłego skina. No dobra, niech będzie. Epicka oferta za 2 euro. Oczywiście Santa Claus. Jak co kupujemy, nie wiecie, widzowie? Oczywiście, że pierw babkę. Mary Claus. Mam nadzieję, że ona nam się nie zepsuje. Okej. Okay. 3 razy wartość tej oferty jest możliwa, ale czekaj. Czekaj. No i co, damy dostosuj. I czy ja mam już tego skinka? Tak,
mam już tego skinka, Mr. Klaus. Mrs. Klaus, tak? Używamy, bardzo fajny skinek. Mi się podoba. Taka dziewczynka z warkoczem, z tyłu laska cukrowa. Nieźle. Możemy jej kolor zmienić. Na przykład się zrobili... Nie możemy jej zmienić? Czemu? Ja bym chciał ją na różowo. No ale się nie da, jak widzicie. Ona jest cały czas blada. No dobra, zobaczymy, czy ten akurat skinek odda. Dobrze, jaką mamy mapę jako pierwszą? No uwaga, uwaga. Humble Stumble, no dobra. Jako pierwsza może być. Ja chyba mam najładniejszy skin, moi drodzy, tutaj z całej gierki. Wow, jest... są dwa kapitany. Te coś specjalnego, no. No chyba sobie żartujecie, że po raz kolejny mnie zrzucacie. Dobra, tutaj dołem szybko. Banan. Taktyczny. Dobra, udało się. Udało się, no spokojnie. O, ty chamie! Sprzedał mi listwę! No to patrz, teraz banana dostajesz pod nogi. Patrz, patrz, patrz! Chyba sobie żartujecie. Chyba sobie żartujecie, że prawie tego nie mogłem... Prawie tego nie przeszedłem, rozumiecie? Postać mi się wywróciła i nie mogłem nic z nią zrobić. Ten czarny charakter, ten gościu w cylindrze, on musi dostać na dziurę z banana. Nie ma opcji, że mu to wybaczę. Bo mi sprzedał listwę, prawie przegrałem tą rundę. Cwaniaczek nam się znalazł. Okej! Floor flip jako druga mapa. Nie widzę się w finale chyba. Dobra, banan. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ci, co mieli przeskoczyć, to chyba przeskoczyli. Ci, co mieli i przepacz. Czarny charakter dostał! Puść mnie! Puść mnie! Ole, żeś teraz przesadził. Teraz to żeś przesadził, stary grubo, nie? Dobra, tu jest teraz bitka na poziomie, powiem wam. Dobra, spadajcie na dół jeszcze. Okej, okay, udało się. Udało się na szczęście. Jest git, jest git, jest git. Banan. Dobra, wyrżnął się ten czarny charakter! O to chodziło! Dobra. Dobra, jest git. Wydaje mi się, że jestem w stanie to ugrać, wiecie? Dobra, tamten spadł kapeć. Dobra, ja ze skeletonkiem już na mecie. Banan jeszcze taktycznie szybko. Szósty! Tak jest! Widzieliście? Ten skin jest lepszy. Ponieważ jest świąteczny. Jest w nim maga świąt. Udało mi się... Odpadł, odpadł. Bardzo dobrze, bo on cały czas... Chciał być tutaj kozakiem, podcwaniakować, a skórka od banana okazała się lepsza jednak od tej pięści. O nie, o nie, o nie, galaktyczne przygody Farala. Czy widać stąd od razu metę, jak jest prezentowana mapa? Chyba na środku nie było. Jeszcze widzieliście, jakie to było chamskie z jego strony? Nie no, meteoryt jeszcze leci, tu już jest po mnie. Aha, nie w tą stronę pobiegłem. To też jestem dobry kasztan. Też jestem dobry kasztan. Muszę jakoś chyba sobie więcej razy pograć na tej mapie. Bo tak lamić to tutaj nie można na kosmosie. Tak jest. Tutaj ewidentnie są lekcje z latania rakietą do odrobienia, moi drodzy. Tak jest. Nawet w połowie nie byłem, chłop już to przyszedł. GG dla niego. Ale widać, że tutaj gościu nie raz wygrał gierkę. Expik jakiś jest, twoje nagrody też są, no ale lecimy dalej. Kupujemy oczywiście teraz ofertę za 8 euro. Bo poczekajcie, za 5 euro mamy 800 gemów, tylko że tutaj dostajemy 800 plus 800 żetonów i skinka. Dobra, to my kupujemy tą za 1800 plus emotkę oraz skina. I proszę bardzo, kolejne gemy na moim koncie i kolejny nowy
skinek też na moim koncie. Uwaga, gdzie on jest? Santa Claus. Co? Jest! Jest! Już myślałem, że się znowu coś zbugowało i mi nie dodało, jak w przypadku jednorożca. Wybieramy, czy mogę mu zmienić kolor skóry? Też nie mogę. Dlaczego? Ja bym chciał zielonego Grincha świątecznego. Ale i tak fajnie wygląda. To nazwa też Santa Claus, nie? Fajne, fajne. Lecimy z gierką. Tym razem musimy wygrać. Pierwsza mapa to, moi drodzy, Humble Stumble. No, może być jako pierwsza mapa. Czy gra ktoś jeszcze świątecznym skinem? Czy tylko ja gram i czuję magię świąt, bo nikt nie chce grać świątecznymi skinami? Nie róbcie tak, jak macie świąteczne skiny, w święta grajcie świątecznym skinem. No kurczę, zobaczcie, jakiego mam pięknego złowrogiego Mikołaja! No, spadam za rąbiście. Dobra, dobra, Faral, już nie troluj teraz tej gierki. Tylko weź to wygraj, nie? Bo to już są żarty, że jak nie przejdziesz teraz Mikołajem gry. Hop. Hop. Dobra. Pierwsza mapa całkiem spoko. Łapka w górę. Łapka w górę, kliknę jeszcze. Tak jest. Nice. Kto tu jeszcze dobiegnie? Dzieciaczek nie dobiega? Czemu, dzieciaczku? O, mały boss. O, widziałem mapę Hot Wheelsów, było coś. O kurcze, Lost Temple. No tu może być ciężko. Tu może być ciężko, żeby się zakwalifikować do finału. Ale postaramy się. Dobra, na chwileczkę bez błędu. Tam skórka od banana leci, patrzcie. Dobra, 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 dobra. I tu zazwyczaj się wyglebuje, dobra. Na razie poszło git. Jak? O, co? Oni znali takiego skróta? A ja go nie znałem, dobra. Lekcje z Lost Temple też do odrobienia. Ewidentnie. Dobra. Czy ta skórka od banana może kogoś znokautować? Dobra, leżycie. Tak! Jednak się udało te Lost Temple przejść, a myślałem, że będzie ciężko. Gdybym się wyłożył na początku na tych kolcach, to już by na pewno mnie w tej gierce nie było. Ale jak widzicie, jesteśmy w finale i walczymy o koronkę kolejną. Dobra, blok dasz, proszę, Farel, nie spadnij! Widzowie, zostawcie łapkę w górę, tym razem mi się uda to wygrać. Okej. Skórka od banana musi być też, że ktoś się wyrżnął o nią. Ja tu na razie na spokojnie, bez chodzenia. Patrz, dostanie szkieletonek? Nie dostał. Dobra, na razie jest git. Nikt nie spadł jeszcze? Jeszcze nikt nie spadł. Dobra, wciągamy brzuszek teraz. Git. O kurde. Jest git, jest git. Na spokojnie, Faralka, na spokojnie. Jest! 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 Czterech zostało dalej. Najgorzej. Jest! Zostałem 1v1? Jest! Zwycięstwo! Tak jest! Poczekałem, wiedziałem, że tego nie zrobię i że spadnę, ale musiałem spaść po nim! Tak jest! Dziękuję za łapeczki w górę! Jesteście najlepsi, dzięki wam wygrałem. Pięknie. No i o to chodziło, moi drodzy. 3000 expo, 35 gwiazdek, 30 koronek. Tak jest! Czy mamy tutaj jeszcze coś, co mógłbym sobie kupić i żebym był zadowolony? Czekajcie, czy ja mogę kupić kolejną ofertę za 8 euro? I dostanę 1800 gemów, a 1800 gemów to jest i tak dobra oferta. Plus 200 gemów by było do przodu, nie? Sprawdźmy to, czy mogę kupić. Klikam i co? Kupuję i normalnie wpadają gemy? A co ze skinem? Skina już nie dostanę kolejnego? Żeby za niego dostać żetony?
No nie, mam tylko jednego. Dobra, więc wiemy, w jaki sposób to działa. Gemów mam tyle, stumble coinsów mam tyle. Czekam teraz na nowe koła fortuny. Wam wszystkim oczywiście życzę zdrowych i wesołych świąt. Zostawcie łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Trzymajcie się, hej!